Witam Was serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam, jak upiec domowy chleb na płatkach owsianych. Z tego przepisu, który Wam dzisiaj podam, wychodzą dwa piękne bochenki chleba. Zapraszam! Może usłyszycie ten niesamowity odgłos jeszcze, jak pracuje jeszcze skórka tego chleba, tak szeleści. Wygląda przepięknie. Polecam. Przepis jest naprawdę wyśmienity, łatwy do zrobienia. Własny domowy chlebek z otrębów owsianych. Po wyrobieniu ciasta w mikserze przekładam je na stolnicę i wyrabiam jeszcze kilka minut ręcznie. Już ciasto jest fajne, sprężyste, można to zobaczyć. Także wyrabiamy jeszcze chwilkę ciasto ręcznie. Energicznymi ruchami. Moje ciasto już czuję, że jest bardzo dobrze wyrobione, także mikser zrobił całą pracę za mnie. Teraz tak wyrobione ciasto okruszę jeszcze troszeczkę mąką, aby nie przywarło do deski. Przykrywam ściereczką na 20 minut do wyrośnięcia. 20 minut już minęło. Ciasto podwoiło swoją objętość, jest bardzo duże. Dzielę ciasto na pół, gdyż będę piekła dwa bochenki chleba. Przekroimy na pół. Jedną część odłożymy na bok. Ciasto jest, wygląda pięknie. I teraz Wam pokażę, jak postępujemy z ciastem. Więc rozduszamy. Składamy ciasto w ten sposób. I na pół ugniatamy. I ponownie składamy na pół. Do środka. Zaginamy brzegi. I ponownie na pół. I powtarzamy czynność jeszcze raz. Troszkę tutaj siły potrzeba, aby zagnieść na taki placek. Jeszcze raz boki do środka. Składamy na pół. I już teraz formujemy kształt chlebka. To już w zależności, jakie mamy swoje foremki. Ja będę dzisiaj robiła w foremce blaszanej, a drugą będę robiła, drugi chlebek w glinianej. To za chwilę Wam pokażę. Także formujemy kształt chlebka. Przekładamy ciasto do foremki, ponownie pozostawiamy do wyrośnięcia na 20 minut. Przykrywam, odstawiam i zabieram się za drugą połowę ciasta. Powtarzam wszystko to samo. Rozpłaszczyć nasze ciasto. Boki składamy do środka. Ciasto jest tak sprężyste, tak fajne wyszło. Składamy na pół. Ponownie ugniatamy. Także powtarzamy trzy razy tą samą czynność.
do środka, boki. Ponownie na pół. Ostatni raz powtarzamy tą samą czynność. Ciasto jest bardzo pulchniutkie. Składamy do środeczka boki. Drugi bok. Składamy na pół i już teraz formujemy chlebek. Jeszcze go tak zagniotę. Formujemy sobie chlebuś. Ja tutaj go troszeczkę, tu mam mniej ciasta. Tak wygląda już mój chlebek. Drugą foremkę mam taką glinianą z dziurkami. Nasmarowaną już lekko olejem. Przekładamy ciasto do foremki i przykrywamy również ściereczką i odstawiamy na 20 minut. Już 20 minut minęło, odkrywam moje dwa chlebki. Wow, ale się podwoiło ciasto, także pięknie wyglądają, pięknie urosły. Teraz tak, szybciutko skrapiam wodą. Ja sobie pędzlem przesmaruję, aby była piękna, chrupiąca skórka. Także ładnie nasmarować wodą proponuję. Mój piekarnik już jest nagrzany na 230 stopni Celsjusza. Nastawiamy już wcześniej piekarnik, aby włożyć chlebki do nagrzanego piekarnika. Także dobrze, ładnie posmarujemy chlebki. No pięknie urosło ciasto, naprawdę wygląda niesamowicie. I teraz ja lubię troszeczkę naciąć, a przed nacięciem jeszcze troszeczkę posypię płatkami, gdyż chlebki są w środku z ciastem, już mają płatki owsiane, ale jeszcze na wierzchu proponuję posypać dla ładnego wyglądu. Ok. I teraz proponuję lekko naciąć. Ja tutaj ten chlebek natnę sobie w kilku miejscach. Po upieczeniu będzie to bardzo ładnie wyglądało. I jedno nacięcie wzdłuż. Taka krateczka. Natomiast tego natnę tak po ukosie. Po ukosie daje to bardzo ładny efekt. Także teraz wkładamy do nagrzanego piekarnika 230 stopni. Ja mam przykrywkę do tego czerwonym. Ten natomiast przykryję papierem. Nie mam niestety folii aluminiowej, nie używam, ale nakryję papierem. Pieczemy około. Mój chlebek już jest gotowy, upieczony. Spójrzcie, jak pięknie wygląda. Jest po prostu przepiękny. I ten zapach unoszący się w całym domu, to jest coś przyjemnego dla naszego noska. Także szkoda, że nie możecie słyszeć, jak fajnie skwierczy jeszcze ten chlebuś. Teraz będę go wykładała na rażkę do wystygnięcia. Także bardzo delikatnie wyciągamy chlebek. Ładnie. Pięknie pachnie, naprawdę coś niesamowitego. Drugi. Oj, niestety za ciężka jest. Także jak sprawdzić, czy chlebek jest dobrze upieczony? Po prostu wystarczy popukać na dno. Jest głuchy odgłos.
jest pięknie upieczony, wygląda niesamowicie, także polecam. Witam Was kochani, tak wygląda mój chlebek już po upieczeniu. Pięknie, piękna, chrupiąca skórka, jak nadusimy, aż fajnie trzeszczy. Także ukroję teraz. Pokażę Wam, jak wygląda w środku. Trochę mam... Tak, proszę bardzo. Pięknie, pachnie niesamowicie. Kromeczka. I na tą kromeczkę proponuję masełko domowej roboty pietruszkowo-czoskowe.